Dzień dobry, kochani. Tak jak obiecałam, dzisiaj nagrywam dla Was pierwszy film z terenu. I generalnie tego nawet troszeczkę nie ogarniam. Zatem dzisiaj bądźcie życzliwi, bądźcie grzeczni. I generalnie byłoby ważne, żebyście potraktowali ten pierwszy filmik jako filmik próbny. Bo tak jak obiecałam, dzisiaj zabieram Was na stanowisko archeologiczne. I jesteśmy na nim, a właściwie pod nim. Dzisiaj oprócz tego, że pokażę Wam stanowisko archeologiczne i opowiem Wam co nieco o tym, co tutaj się działo bądź dzieje w chwili obecnej, dzisiaj poznacie kogoś wyjątkowego w moim życiu, kto też będzie grał dużą i ważną rolę w filmiku. Musicie mi czasami wybaczyć okulary słoneczne, ale chwała ci Bogu, przyszła wiosna. Mamy piękne słońce, zatem nie mogę ściągnąć okularów słonecznych. Generalnie tak, to ja, tak, to ja. Natomiast co chcę powiedzieć? No dzisiaj będziemy nagrywać w terenie, czyli w słońcu, zatem należy oczy zabezpieczać, bo inaczej będę wyglądać jak ślepy krecik. Dzisiaj zabieram i zabrałam Was na razie na podnóża, na podstawę Góry Świętej Doroty w Będzinie Grodźcu i jest to ścisłe stanowisko archeologiczne w obszarze, w którym ja urzęduję jako archeolog. Ja już Wam wcześniej wspominałam o tym stanowisku archeologicznym w filmie Baśń o cmentarzyskach, co nieco Wam o Górze Świętej Doroty opowiedziałam. Natomiast co jest ważne, co chciałabym, żebyście wiedzieli, jest to ścisłe stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków i podlegało kilkukrotnym badaniom archeologicznym. Pierwsze badania, właściwie trzysezonowe, w 1957-58 roku, a potem w 1969, wykonał tutaj pan archeolog Włodzimierz Błaszczyk, a 2001 rok był to rok, w którym prowadziła tutaj badania archeologiczne pani Aleksandra Rogaczewska, archeolog z Muzeum Zagłębia w Będzinie. No i w tym sezonie badawczym już ja brałam udział jako student, jako młoda przepiórka. Brałam udział w tych wykopaliskach. Mimo że stanowisko jest ogromne i dzisiaj Wam pokażę bardzo dużo, to do tej chwili tak naprawdę przebadano tylko niewielki zakres tego stanowiska, gdyż Włodzimierz Błaszczyk przebadał około 3 arów, a pani Aleksandra Rogaczewska 1,5 ara powierzchni stanowiska. Stanowisko jest stricte związane z kulturą łużycką, chociaż znajdowano tutaj też zabytki ruchome związane ze średniowieczem, ze wczesnym średniowieczem. No i cóż, datowanie mniej więcej tego stanowiska według typologii Monteliusa to jest około 800 do 650 przed naszą erą. Góra Świętej Doroty, na niej przede wszystkim ze względu na to, iż ma to nazwę grodzisko, spodziewano się odkryć jakichś fortyfikacji, obwałowań związanych właśnie z, że tak powiem, z ufortyfikowaniem tego grodziska. No i cóż, to nie do końca się to udało, gdyż wszyscy spodziewali się odkryć takich typowych wałów obronnych. Natomiast to, co zostało wykazane podczas badań archeologicznych, bardziej wskazuje na tworzenie obronności tej góry poprzez podcinanie stoku niż usypywanie jakichkolwiek wałów. Aleksandra Rogaczewska, co prawda, znalazła kilka tak zwanych pozostałości po dołach posłupowych, które mogłyby świadczyć o tym, że coś w ziemię wkopywano, być może jakieś pale drewniane, ale tak naprawdę ta teoria nie ma jeszcze takiego ścisłego poparcia, więc też Wam głupot gadać nie będę. Do tej chwili z tego stanowiska pozyskano przeogromną ilość materiałów zabytkowych, materiałów ruchomych. I są to przede wszystkim fragmenty ceramiki, ale też krzemienie. Oprócz tego
trochę zabytków nieruchomych, ruchomych, które były odkrywane jako typowe przedmioty, a więc przedmioty żelazne, a więc jakieś tam fragmenty grotów, jakieś tam przedmioty wykonane z kości czy rogu. Te wszystkie zabytki w bardzo dużej ilości znajdują się w Muzeum Zagłębia w Będzinie. Natomiast no, my sobie tą podróż zaczynamy u podnóża tej góry, no a ponieważ ja jestem archeologiem od wielu lat, który jest odpowiedzialny za badania archeologiczne, które tutaj się odbywają, jak i wszelkie nadzory archeologiczne, zatem ja mogę na górkę wjechać, ponieważ zazwyczaj wjeżdżam tam ze sprzętem, no i jest to po prostu wygodne, żeby z tym sprzętem nie latać góra dół, co zobaczymy. Zobaczycie, podjazd jest troszeczkę stromy i dosyć ostry. Zatem zabieramy się i jedziemy. No to co, gotowi? To jedziemy. Musicie wybaczyć to, że czasami macie mnie bliżej albo dalej. No cóż, obracam kamerę. Mam nadzieję, że mi się to uda w odpowiedni sposób. I wjeżdżamy na Górę Świętej Doroty. No to jedziemy, moi kochani. Wyjeżdżamy pod górkę, żeby znaleźć się na samej Górze Świętej Doroty. Nie mam pojęcia, jak będzie ze stabilizacją obrazu. Wybaczcie, ale bardzo wiele rzeczy muszę teraz ogarnąć, żeby nam ten wyjazd pod górkę się udał i żeby było atrakcyjnie. Jak widzicie, będziemy mijać czasami różnych ludzi, którzy przychodzą tutaj, żeby zwiedzać, żeby spędzić miło czas, bo rzeczywiście jest to miejsce urokliwe. No ale nic to, jedziemy. Pozostaję w nadziei, że jakoś mnie tam słyszycie, gdyż mikrofon, który mam w obecnym sprzęcie, jest niestety mikrofonem kierunkowym, ale myślę, że zamknięcie w samochodzie jako w puszce spowoduje to, że będę słyszana. Ten łatwiejszy fragment podróży mamy za sobą, gdyż teraz będzie o wiele trudniej. No to co? Prujemy. Jedziemy. Jedziemy na górę. Jest mi dosyć ciężko prowadzić samochód i trzymać odpowiednio kamerę, więc doceńcie te trudy! No i jesteśmy. Jesteśmy. Obejrzyjcie sobie, co tutaj widać. Mam nadzieję, że ostrość jest dobra. Jedziemy. Jedziemy po to, żeby zaparkować. Parkujemy. I gotowe. No i dobrze, kochani, jesteśmy na samym szczycie Góry Świętej Doroty i teraz Wam pokażę, co tutaj się znajduje. Jest mi naprawdę sakramencko trudno i musicie mi wybaczyć, bo właściwie z tym sprzętem obsługuję się i uczę się go po raz pierwszy obsługi. O Jezu. Zatem obracam kamerę. I tak jak mówię, dzisiaj przy tym filmie wszystko mi wybaczacie, gdyż dopiero się uczę. Obracam kamerę, żeby Wam pokazać góry Świętej Doroty. Dobra, moi mili. Stąd przyjechaliśmy. I to wszystko, co Wam pokazuję w tej chwili, jest stanowiskiem archeologicznym. Ale nie jest to tylko samo wzgórze, gdyż na wzgórzu Świętej Doroty znajduje się kościół pod wezwaniem Świętej Doroty. I tak to wygląda? Tak to wygląda w skrócie? Dobra, idę Wam opowiedzieć dalej to, co trzeba.
No i dobrze, kochani, jedziemy dalej. Wybaczcie, tutaj nie jestem sama na tej górze i z tego, co widzę, to tu obok jest bardzo dziwny pan, który coś robi w liściach, chodzi, kopie, nie wiem, o co mu chodzi. No ale cóż, nie zarezerwowaliśmy sobie tego stanowiska tylko dla siebie. O, może mogę dla was ściągnąć okulary chociaż na chwilę. Tutaj mnie tak nie razi. Nie, razi mnie dalej. No ale dobra, niech będzie. To byłam ja. To jestem ja. To nagrywam cały czas dla was ja. Dobrze, moi kochani. Tak jak wam powiedziałam, Góra Świętej Doroty czterokrotnie podlegała badaniom archeologicznym, przy czym w takich pełnometrażowych badaniach archeologicznych ja brałam udział raz, gdyż przy poprzednich razach byłam na to za mała, albo inaczej, nie było mnie jeszcze na świecie. Tak jak mówiłam, rok 57, 58 i 69 Włodzimierz Błaszczyk i 2001 rok pani Aleksandra Rogaczewska i wówczas jej badania, bo będę do nich najbardziej nawiązywać, bo wiecie, w tych badaniach brałam udział, wtedy jeszcze jako mały bobek i praktykant. Chyba byłam wtedy na pierwszym roku archeologii, na drugim roku archeologii, chyba tak. I cóż, założeniem badań pani Aleksandry Rogaczewskiej było właśnie takie założenie szurfów badawczych wzdłuż stoku Góry Świętej Doroty, żeby wyłapać ewentualne potwierdzenie tego, iż góra ta była ufortyfikowana. Natomiast, tak jak mówię, nie do końca ten cel badawczy został osiągnięty. No i zasadniczo tak odkryła kilka dołków posłupowych, które mogą świadczyć o tym, iż jakaś fortyfikacja istniała. No i co ważne, pamiętajcie o tym, że tutaj nie chodziło o usypywanie wałów, ale bardziej o podcinanie stoku. To, co dzisiaj wam chcę pokazać, to jeszcze sobie tu pochodzimy w terenie i pokażę wam, jak wyglądają zbocza tej góry. No i co jest fantastyczne w mojej opinii, istnieje zamysł wielkiego projektu, który ma polegać na rewitalizacji Góry Świętej Doroty, co będzie przepiękne. Dlatego, że w tej chwili funkcjonuje ona jako miejsce bardzo turystyczne, ale nie ma w ogóle infrastruktury związanej z turystyką. Co znaczy, że niegdyś istniała tutaj nartostrada, niegdyś było tutaj bardziej takie rozwinięte życie kulturowo-rozrywkowe, no ale przez lata niestety wszystko to niszczało. Dzisiaj na przykład kilka stoków, kilka zjazdów z góry jest wykorzystywanych w sposób no nie do końca fajny, dlatego że między innymi zjeżdżają tutaj na rowerach krosowych, w związku z tym te zbocza są niszczone. A projekt rewitalizacji, o którym wam opowiadam, to będzie projekt, który będzie zmierzał do tego, żeby w sposób jak najmniej kolizyjny dla tego stanowiska, dla tego założenia zarówno kulturowego i archeologicznego i związanego z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, żeby po prostu postawić tutaj taką architekturę nieinwazyjną, która jakby umili ludziom spędzenie czas na Górze Świętej Doroty. Choćby wiecie, poczynając od tego, od koszy na śmieci, poprzez toalety publiczne, no to wszystko ma tutaj się pojawić. Natomiast niespodzianka, którą dla was szykuję, to obecność kogoś, kto jest bardzo ważny w moim życiu. Jest to osoba niesamowita, jest to osoba bardzo niepowtarzalna, jest to osoba, dzięki której wejdziemy dzisiaj do kościółka Świętej Doroty i zostaniemy po nim oprowadzeni. Okej? Widzicie mnie? Ja was nie widzę. Dobra. Dobra. Ojej. Dobrze. Tak więc, tak jak wam mówię, wszystkie prace archeologiczne nadzoruję tutaj ja. A tych prac rokrocznie jest dosyć sporo tutaj realizowanych. Ok.
to ja i kościółek. Tak więc myślę, że dzisiaj poznacie Górę Świętej Doroty o wiele lepiej niż jedna osoba, która tutaj przychodzi. Ok? Obracam wam znowuż kamerę. Ja to się zastanawiam, jak nam to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ale dobra, do czego dążymy? Tak jak wam powiedziałam, nie o wszystkim wam mogę opowiadać. Nie mogę wam konkretnie powiedzieć, w którym miejscu założyłam wykopy archeologiczne. No bo nie chcemy szkodzić tej górce, tylko chcemy pomagać. I chcemy ją uczynić miejscem pięknym i nienaruszonym. Kościółek z tyłu. Dobrze, ale to chyba odejdę trochę w tył. Mam nadzieję, że filmik wyjdzie fajnie. Ale pamiętajcie, że mam wielkiego stresa, bo kamerzysta ze mnie żaden. Dobra. I tu macie kościółek. Z tyłu. Tam, gdzie nagrywałam na początku, widzieliście założenie od przodu. No a teraz jesteśmy z tyłu budynku. Szelest liści, ale piękne słońce. Dlatego tak jak wam powiedziałam, kanał Archeolog w Szpilkach. A! Dzisiaj nie ma szpilek. Dzisiaj jest tak. Kanał nie będzie tylko kanałem statycznym. Kanał będzie zmierzał do tego, żeby jak najwięcej pokazywać wam prac w terenie, stanowisk archeologicznych. Takie jest dążenie. Widoki z Góry Świętej Doroty pokażę wam jeszcze lepiej i z innych miejsc. To tylko takie przebitki, bo tak jak widzicie, roślinność uniemożliwia z tego miejsca, w którym jestem, lepszą widoczność. Okazało się, że ten pan, o którym wam przed chwilą mówiłam i który nam szurał, okazało się, że podszedł do mnie i się przedstawił. I słuchajcie, nieplanowane, ale przecudowne, gdyż pan okazał się kimś bardzo pożądanym na kanale, takim jak mój kanał. Ja bym prosiła pana, żeby pan powiedział, kim pan jest i dlaczego pan szura w krzakach. Witam państwa. Myślę, że na tym kanale jeszcze mnie nikt nie zna, ale jestem znany. Nazywam się Franc Zalewski. Także zapraszam też na mój kanał Dr. Franc, pooglądacie. Tak. A tutaj w miałem wolną chwilę, piękną pogodę, wiosna, nie ma liści. Może odejdziemy trochę, drzewek. Bo boję się, czy pana nie uczy. Nie, widać, dobra. Widać. Dobra. No i przyszedłem zobaczyć to Góra Świętej Doroty. Świętej Doroty. No, wszystko u nas święte, obok kościoły stoją, wszystko jest święte. Ale kościół został zbudowany w XVII wieku, tam 1600 jakimś roku. Na miejscu świątyni, która została splonęła przede wszystkim. No a przyszedłem tutaj zobaczyć w teren, czy znajdę jakieś kamyczki. Oczywiście jeden kamyczek już znalazł, który absolutnie nie odpowiada tej budowli, która tutaj, bo to jest górka wapienna, a tutaj mamy fragment granitu obrobionego z jakimiś literami PT. Jeżeli ktoś będzie wiedział, jak to można rozszyfrować, bo nie znam się na religii i prawdopodobnie to jest bardziej współczesne, bo widać po śladach obróbki. Także przyjdziemy się zaraz na Przyjdziemy chwilę. Się zaraz i zobaczycie. Dlaczego budowlańcy z takiego miejsca wyrzucają takie płyty? To już też zabytki, ale to leży tutaj na zboczu jako rumorz. To dobra. Zapraszam, idziemy. To idziemy, kochani, bierzemy pana i tak jak widzicie, głupi nie ma szczęście. Nie, brać, ja sam chodzę. Więc jak widzicie, głupi ma szczęście, czyli ja przyjeżdżam sobie tutaj i poznaję pana. No normalnie czat. Dobra, nie wyłączam kamery i idziemy za panem. Pan nam pokaże coś ciekawego, a wy macie pomóc panu. Dobra? A to będzie długo, to trzeba skrócić. To obetnie no, się. No, to się obetnie. Znasz się na montażu? Jeszcze nie. A właśnie, byłoby mi miło, jakbyś pan mi mówił, Kasia. Franc. Franc. Ja cię kręcę. Ale pan naprawdę, ja mówię, o kurczę, pan jest z Francji, ale czad. Tylko zejdźmy tak, niech pan bierze pod uwagę, może z boku pójdziemy. No idziemy tam. Ja no, żeby pokazać, gdzie tutaj przy głównej drodze.
I to budowlańcy niedawno wywieźli, wyrzucili z jakimś kompasikiem, ale to zaraz zobaczymy. O, współczesne rzeczy mnie nie interesują, albo współczesne dla mnie. 1000 lat historii polskiej to jest wszystko współczesność. O tym bardzo dużo napisane, wszystko. Dzisiaj podchodzę do tego, że nagrywam wam wszystko, a potem będziemy wycinać, przecinać. Nudzić, to też nie wolno. Tak, to pan prowadzi, znaczy ty prowadzisz, a ja za tobą. Uważaj, tutaj przejdziesz. Jeszcze niżej. Dobra. A wy przy okazji oglądacie sobie Górę Świętej Doroty z różnych stron. Nie widać innych kamieni. Właśnie warto szukać w takim rumoszu, jak tutaj. Aż bo się wielokrotnie pokazywałem. Tutaj są ślady zaprawy. No ale to zaprawa współczesna, bo w zaprawie znajdują się fragmenty cyglówek. A tutaj po deszczu jak wypukało, takie, jak zawsze mówiłem, warto takie kamyczki oglądać, ale tutaj wietrzały wapień, naturalne spękania i nic takiego dziwnego nie ma, ale przejdziemy się tutaj dalej do tego miejsca, o którym mówiłem. To też naturalne, ale tutaj na górze patrzmy się, płyta. Idziemy, idziemy. To ja wejdę. Jakoś damy radę. Do tego trzeba teren, to trzeba mieć dobre buty. Jakoś damy radę? Nie, blisko nie chodzi, proszę nie podchodzić. Może to jakoś to, ja podejdę. Nie podejdę, bo się ślizgam. Nie da się. To wiesz co? To ja może ty weź kamerę i nagraj. O, sekundkę. A jest włączone, tak? Jest włączone. No to, jak to zwykle pracę w terenie. Sekundkę. No. Katarzyna nie przygotowana do pracy w terenie. I tutaj popatrzmy się. Na razie pokazuję do góry nogami. Ale pokażę tutaj takie poziomica umontowana. I literka PC. Ktoś zadał sobie tyle trudu, żeby tą płytę tutaj przywieźć, zrobić jakiś napis i tutaj butę postawię, żeby była średnica. To 50 na 50 cm płyta granitowa. No i leży tutaj na zboczu w rumoszu, gdzie budowlańcy wyrzucają. No i tutaj jeszcze sekundę przyjdziemy się, już jestem na zboczu. Tutaj widzimy zaprawę. Ktoś układał kamyczki. I to właśnie wykorzystywana zaprawa, szlaka jakaś. I tutaj mamy zaprawę. Tutaj, właśnie w tym miejscu. I tak, jak znajdę coś takiego pięknego, obrodzonego. No tutaj kolejny kamyczek wywieziony. To jest piaskowiec. No i jak zawsze mówiłem, warto obejrzeć te kamyczki. I może jakaś informacja się znajdzie kolejna. Takiego fajnego nie ma, bo już trochę pooglądałem kamieni w życiu. No, i to na pewno też przywieziony kamień na budowę. Tutaj widzimy szlakę. Za prawą widzimy tutaj warstwy szlaka. Czyli już wykorzystywano wielokrotnie tu miejsce. No tutaj odróżniamy tak samo. Szlaka porowata. No i jak coś fajnego jeszcze znajdę, to wam pokażę. Dobra. No i widzicie, moi mili, jaka niespodzianka. Przyjechaliśmy dla archeologii, a poznaliśmy kolejnego cudownego pasjonata.